Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Zwierzo Człeków, Zwierzo Ludzi Warhammer od Five Sides of War DLC. W ogóle cuda nie widzę. Okej, zniszczony Karoburg. No i bierzemy się dalej za następną frakcję. Zaczniemy o Crossfurę, pójdziemy na Fassberg, zrobimy takie kółeczko i dojdziemy tutaj, bo tu jest misja do zrobienia. Trzeba tam coś splądrować. No ale dobra. Zacznijmy od tego, że tutaj sobie zrobię przychody z plądrowania. Zastanawiam się nad tym rozwojem hordy, słuchajcie. I tutaj muszę zrobić to, co mi się nie podoba. Potem co tu jest? Szansa na uniknięcie zasadzki to mnie. Spaczenie chaosu to też mnie jakoś nie kręci. Bitwy błyskawiczne. Zebranie bestii. To też mnie nie kręci. Dobra, na razie odpuszczę te możliwości werbunkowe hordy. Wezmę sobie, pójdę teraz trochę w bohatera. Bo tu powiem wam, że Khazrak jest naprawdę masakratorem straszliwym. Tutaj sobie przechodzimy. Przesuniemy się tu. A nawet nie muszę tak daleko. Albo fakt, niech idą sobie armię razem, zrobimy inaczej. Zrobimy tak. Tu muszę pozamieniać parę rzeczy. Temu dać to. I dwie jednostki tych. Tak? Aha, bla bla bla. Przechodzimy sobie w ten tryb. I tu sobie zbudujemy to. Obskurne obozowisko. Dobra. Tu się regenerują, tu się nie będę regenerować, ale jeszcze 5 tur czekam na roczny księżyc i liczę na to, że wtedy sobie wszystkie jednostki uzupełnię. Dobra, kończymy turę. Tu z Farsbergu. Okej, to jest to, co się wydarzyło. Rzeź ludzi, spaczenie chaosu, rozwój hordy. O, fajne. Roburg zniszczony, dobrze. Świeży skrojony, ziemia, bla bla bla. Obżarstwo. Dzika noc. Spaczenie chaosu minus dyscyplina plus 10. Spaczenie chaosu plus 2. Dyscyplina mi nie jest potrzebna. Premia do temperatury wypracowania technologii wyznawcy Luryka. Tak. Dobrze. Zniszcz frakcję wyznawcy Luryka. Dobrze. Dobrze, dobrze. Wszystko po kolei. Niestety to horda, nie horda, tylko stado nam się zlikwidowało. Spadło nam poniżej poziomu tutaj. To... No dobra, my sobie ominiemy tego gościa, bo on tutaj ma armię niezbyt mocną, ale my jesteśmy mocno, mocno bici. Więc pójdziemy sobie tu i w drodze będziemy sobie uzupełniać jednostki. Tak. Możesz stać tu. Tak. Dobra. Czy tu sobie chcesz to... Chcę tak, chcę dowerbować dwóch tych, ale mało. O. Mam 19 jednostek. Dobra, dobra. Coś jeszcze tak. W końcu mamy uzupełnianie strat. Za 8 tur. To co powinienem zrobić dużo wcześniej. No i kupa kasy. Tu mógłbym zrobić już to, ale nie zależy mi na tej piechocie. Zależy mi, słuchajcie, na... szamani albo tą kawalerię będę robił. Tak wydaje mi się, bo ta kawaleria jest dosyć szybka, ma fajną szarżę, no i tu są jeźdźcy dystansowi. Tak. Centigory z wielką bronią. Tu w te minotaury, no też fajnie. Ale minotaury jakoś, kurde, no nie, niezbyt łatwo, straszny pancerz słaby. ...35, no właśnie. Szaman śmierci. Tego sobie szamana będę robił, o tego. No właśnie, 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 właśnie. Potrzebuję nawet dwóch mieć. Dobra. Kończymy turę. Ok.
Idziemy dalej. No, powoli, powoli się uzupełniają. Powolutku bardzo. Tu zbieram na nadwyżkę. Okej. No tamten... Tu w ogóle się pojawiły, słuchajcie. O, tu jest nasza... O, patrzcie, nie rozwaliło nam się to stado. A myślałem, że się rozwali, że to spadnie. No to dziwne. To w takim razie, słuchajcie, zróbmy tak. Niszczcie to. A tu są dzikie orki jakieś się pojawiły, to jest też ciekawe. A my lecimy na krosfurę. Teraz wyjdziemy, też będziemy plądrować, ale jeszcze troszeczkę chcę się podładować. Ile to jeszcze zostało? Dwie tury. No. Już niedużo. Dobra. Ile to zostało? Do 4 tury, no niestety. Muszę poczekać na to. Dobra. Tamten rozbił tą armię. Armia stadu zdecydowanie zwycięstwo. Zmiażdżyła siły wroga. Gustala Blaze'a rozbiliśmy. Pięknie. Lej go do... Co to jest? O! To jest jakaś inna armia, proszę bardzo. Ja bym chciał... Aha, nie zniszczyli, ale tu się coś pojawiło. Niech nie walczą z tym, bo to jest dosyć spore. I co? Wchodzimy na te tereny i zaczniemy coś plądrować tą mniejszą armią, tak? Tak. Tak. A tu dalej uzupełniamy. Mógłbym wam, słuchajcie, mógłbym... Mógłbym w ogóle nie uzupełniać, ale jak ten mroczny księżyc się pojawi, to może być dwie rzeczy. Może być uzupełnianie strat plus 10%, albo całkowicie uzupełnianie strat. Ja bym chciał to całkowicie. Ale te o 10% no nie odnowią mi się te jednostki. To jest tam ryzyko, no więc wolę sobie te jednostki tam troszkę podładowywać. Jakaś zasadka czy coś. Zobaczymy. Dobra. Kończmy turę. No i zobaczmy. Ten nas tu szuka. No i zobaczmy teraz, co to będzie. Wszystkie jednostki rany odzyskają pełnię sił. I to jest super. Rozwój hordy minus 20, ale to przeżyjemy. Tak. I to chcę. Teraz sobie zapiszę. I teraz mogę nawet spokojnie... O, proszę bardzo. Tego zaatakować i zniszczyć. I uciec przed... Co jest? Kurde. Nie dojdę tu? Możesz ty. Poczekajcie, wczytam, bo to coś głupiego się stało. Na chwilkę się zobaczymy. Okej, zobaczmy. Czemu ja go nie mogę tu... A, bo ja do niego nie dojdę. O jest, ale się ustawił. To jest jakaś rzeka. Tak, to jest rzeka. To chyba przejdę w ten tryb, słuchajcie. Ominę go. O. Dobrze. I tu jeszcze mam awansik. Tak, minotaura, super. Tu robimy to. Pięknie. W przyszłej turze będę miał uzupełnione. Szkoda, że nie mogłem go zniszczyć przez to. Przez dwie tury to będzie uzupełnione. No to może się uda. O Jezus Maria, ale to jest moja... Aha. Dobra, to ty weź go na co. Okay. Myślałem, że to ten jest. Ale spoko. Spoko.
I doszedł też do niego. Sojusznik zbiera się do ataku na wojska. Dobra. I teraz sobie robimy... To mam jeszcze tak, ekstra. Bierzemy sobie krosfurę. Tą armię czy tą? Tu się przesuniemy. Dobrze. Automatycznie, oczywiście. I tu co? 3000. Rozwój hordy mi się nie opłaca, więc robimy grabież i zniszczenie. O proszę, totem z kości liszy. I awansik. Tak, dobrze. Tu robimy sobie utrzymanie armii. Zmniejszamy. I totem z odporność na magię. Przycielone. Aha, i to bym chciał zmienić, i to bym chciał dać. To jest taka armia pomocnicza, tu nic nie będzie ciekawego w niej. Tutaj sobie dodamy to i to. Damy to też kawalerii. Jeszcze pancerza, kurczę. No, ta armia stoi, a ta ściga. A tu chyba przejdę i sobie dowerbuję jeszcze dwa oddziały tych łuczników tanich. Ok. Dobrze. Dobrze. No i poganiamy ich tutaj ostro. Tu mógłbym zbudować to, ale ja nie chcę tego. Ja tutaj teraz chcę to na to zbierać. Obniżanie kosztów. Tak, tak, nie mogę zbudować. Dobra. Jedziemy dalej. Horda rośnie w siłę. Dobra, i tu już ja bym chciał plądrowanko robić. Radę. Da radę chyba, tak? 300. Za 155. Znaczy ten mógłby tu. Dobra. Mam nadzieję, że ta armia będzie za mną lazła. Ok, skończyło się to. I tu już mamy tak. Przyrost hordy, super. Plus 6 i plus 9. Dobrze. Ile tu tur? 4 tury. No niestety. No niestety. Ale teraz jak już zdobędę to miasto, to sobie zrobię przyrost hordy. No i co ten mi tu będzie robił, kurde? Porażka na szczęście. Atak na oddziały, ale atak na oddziały to mi to nie przeszkadza. Dobrze. Możemy atakować kolejne miasto. Tak. Tutaj się zastanawiam, czy by nie wykorzystać do tego. Nie, no. W jednej turze to zdobędziemy i do widzenia. Wiem co zrobię. Zrobię tak. Tu wynajdziemy. Pyk. Tym zaatakujemy. Chyba nie poszedł, nie podszedł wystarczająco blisko, kurde. Co, nie wspomoże go? Co jest za cholery? Już mnie to wkurzy. No, weź się rusz! No nie wiem, o co chodzi. No dobrze, teraz się udało, okej. Okay. O co mi chodzi, zaraz wam pokażę. Robimy tak. I teraz to, super, bo tu mniej kasy. Niszczenie i profanacja, pyk. I tym sobie przejdę od razu tak. I od razu sobie uzupełnię te oddziały.
Dobrze. I tu mam rozwój hordy. Super. Na tym mi zależy. A wy ścigajcie tego ciecia. Dobra. Okej. Okay. Czy coś jeszcze mnie interesuje? Tak. Awansiki tu widzę panowie podostawani. Hazrak. No tak. Premia do szarży plus... Och, to będzie masakrator po prostu. I to jeszcze potem prędkość, to będzie rewelacja. Dyscyplina. To jest potem też, można o tym pomyśleć. Dobra. Tak, jeszcze tu mamy awansik. Tak, obniżanie kosztu armii. Dobrze. I zaraz będziemy mieli tempo uzupełniania strat. Ten tu świruje, a patrzcie. Atak na oddziały, sukces, kurde, jakie. Zadanie przydzielono, mroczna zbroja, o. Zwerbuj bohatera szaman, no to już wiem co będę chciał zbudować. Opracowanie, technologie, wieczne łowy, ekstra. No i co, słuchajcie, teraz by było dobrym pomysłem ich tu zaatakować. Ale nie, wyślemy to stado na nich. O, patrzcie, oni się też uzupełniają. Może by im tu bitwę wydać. Żłobi skorup Solman. Ale tu jest jeszcze ta armia, która może mi spowodować tutaj... Dobra, jedziemy. Jak się tu już tak podstawili, to mam full siły. Dobra. Tu jest... To olejemy na razie. Zasadzka odkryta. Ale co, nie mogę się ruszyć? Aha, ale to ja z automatu mogę zrobić. Tak. No bo coś bez sensu zrobiłem. Niezłomność. Niezłomność. To może dajmy kawalerii. Odporność o magię jemu może. Może temu. Niezłomność. Przydzielona jednostka. Nie mam tu takich jakichś super jednostek. Dobra, da. Temu no, ta niezłomność, on nie ucieka. Tak prawdę mówiąc, nigdy. Może jednak tam temu dać. Ale zginie, to uciekanie jest dobre. Dobra, damy tym, słuchajcie. I z automatu pojedziemy. Dobra, 400... O, fuck, jakie straty. Ja cię kręcę. Jezu. Dobra, ale mnie interesuje ta druga bitwa. Aha, bo to były... No. Wiecie co, ja sobie stoczę tą bitwę, bo ona była fajna. Ok, jeszcze raz. Ten już się podsunął. I teraz tu. Tu będzie zasadzka. A, i tu mogę zrobić z automatu. Dobrze. Odporność na magię, czyli jeszcze raz. Tak. Niezłomności. I to. I to z automatu. Dobrze. To. Ok, i teraz we dwie armie. Tak jest. Na tego atakujemy. Ten dostał jakiś eliksir. Prędkość przyspieszenia, nie taki zły. Dobra. Saveik i jedziemy tych. Straty spore dosyć. A jeszcze mam tu awansik Minotaura. Siła ziemi. O, tak oto. I jedziemy tutaj tak. Tyk. Nie, 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 nie. O, tak. No i zaraz mówicie, kurde. Dobra.
dobrze. I tą bitwę sobie stoczę, bo fajna. Bitwa o Fassberg. Znowu taki atak z boku. Dużo halabardników. Trochę mieczników. Kurze, żadnej kawalerii. Dostanie łomot. Jak nie wiem co. Pięknie. Dobrze, ustawimy się tak. Tak nawet. No tak. I to będzie tak. Jedynka i zrobimy tak. Tu zrobimy dwójkę. Dwójka. I też tak zrobimy. Teraz kawalerię damy tu. Zero. Tu łuczników. Tu. I trzy oddziały tu. Okej. Dobra. To będzie 3. To będzie 4. I ci dwaj to będą 5. I oni od razu muszą lać tego gościa. Masakrowali go po prostu tak, że aż... Dobra, wy to nie strzelajcie, bo to się nie opłaca. Wy strzelajcie w tych. No i go tam. No jeszcze się trzyma nawet. Zabić go! Dobra, tutaj będzie uciekał. No ładnie, ładnie. Zabity, bo jeszcze tutaj, jeszcze się kurde trzyma dziad, no. No. Dobra, wojska się posypały, jeszcze sobie to ich dokończę i zobaczymy się za chwilę. No, straty 117 tylko straciłem, zabiłem 850. Jeszcze sobie to uzupełnimy. Dobra. Eliksir siły dostał, super. Uzyskany pod mistrzami. O, super. Dobra, i zaraz tu sobie to poprzekładamy. Już niestety go nie dogonię. Ale to zostały takie pasztety, że mogę to olać. Ale niestety nie mogę uzupełnić. Nie, mogę. Mogę się nawet przesunąć. Trochę. Nie będę tego robił. Się... Przejdź w ten tryb. O. Plus 6. Tutaj tym, jeśli chce iść, nie, też sobie uzupełnimy. Tu już mamy 3 plus 11 będzie. A tutaj może niech ci ścigają tego. No właśnie. Dobra, to mamy ta koneser, konesera, da koneser. Tutaj zbieramy na tamto, to już wiem. I tutaj to oczywiście, pyk. I co? A tu Minotaur awansował? Nie, Kazak. Dobrze. I teraz co tutaj z tym? Atak w zarciu plus 2. No mogłby być. Obrona w zarciu plus 2. Pancerz. A co tu jest, słuchajcie?
Ślimacarz, to jest super. Plus 6 dla armii Lorda. Plus 6 siła broni. To jest super. Wszyscy żołnierze dostają plus 6 siła broni. Ekstra. Łącznie z tym. Bardzo dobrze. Tu potrzebuję koniecznie jeszcze jeden oddział kawalerii. Ale mam mamony teraz. Tego muszę tylko zarąbać, bo... Dobra. O! Tak, mamy teraz to. I robimy dalej. Okrutne rytuały. I kończymy turę. Liczę na to, że on się zabije. Próba czaszek, frakcja zniszczona. Sojusznik zbiera siły do ataku na wojska. Przywódca stada. W stadzie liczy się tylko siła głupia, lecz zgodna podziwu bestia. Wyjmij wrogi, aha, czy jakiś tam się montował. Dyscyplina mnie nie interesuje, zabij go. Dobra. I jedziemy dalej w tym kierunku. Pyk. Pyk. Uzupełnimy się do tego czasu. Pyk. I tu chyba sobie jeszcze dowerbuję tych łuczników, powiem wam. Dwa oddziały. Bo czemu nie? Skoro mam taką możliwość. Mam 323 i 26 tysięcy. To jest po prostu... nadwyżka ludności za jedną turę. Super. Tutaj też za jedną, ale to muszę dłużej poczekać. Muszę tym zaatakować. Za trzy tury będzie znowu. Wejrzenie mroku. Ile tu eventów się robi? Ja cię kręcę. Sieją zniszczenie i doprowadzają do wrogów. Do obłędu zaskarbiliśmy sobie łaskę bogów chaosu, którzy pragną wynagrodzić nasze paskudne czyny. Możemy jednak odrzucić Arszyk z czystu czy... Aha. Suma łasku z 2000. O, to mi się bardziej podoba. Tak, kasy mam dużo. Odrzucamy. Dobra, teraz się będziemy przesuwać. Popatrzcie, mogę już na czwarty poziom wskoczyć. Ale nie, wiecie co ja chcę. Szamana. A potem Centrigory. Albo nawet kurde to najpierw. Ale szamana chcę. Muszę mieć też jakiegoś zwiadowcę, ale... Dobra, słuchajcie, przesuwamy się tu. Uzupełniamy sobie jednostki. Przesuwamy się tu. I uzupełniamy, dobra. O, jest. I w końcu to sobie zrobimy. Tak jest. Dobrze. I wtedy będę mógł sobie dowerbować, albo może już sobie dowerbuję. Możemy mu tu dać jakichś toporników, co? Dajmy mu dwa działy tych toporników, też nie są zbyt drodzy. 96. Tak. Okej. Dobra, słuchajcie, na tym zakończymy ten odcinek. Idzie nieźle. No, to o dziwo, bo myślałem, że to stado się rozwiąże, że spadnie nam ten poziom tej zewu, ale jest nieźle. Dzięki za oglądanie, oczywiście zapraszam na Five Sides of War i do usłyszenia.